Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Bartu, zapraszam na nową serię Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny. Zanim rozpoczniemy rozgrywkę, kilka zdań na temat omawianej produkcji. Gra jest bezpośrednią kontynuacją gry Śródziemie Cień Mordoru, czyli ciepło przyjętej gry akcji z otwartym światem opracowanej przez amerykańskie studio Moonlight Productions. Gra kontynuuje wątki rozpoczęte w poprzedniej części, ale wprowadza kilka zmian i usprawnień na polu mechaniki rozgrywki. Akcja gry została osadzona po wydarzeniach opowiedzianych w grze Śródziemie Cień Mordoru. Gracze przejmują kontrolę nad duetem głównych bohaterów Talionem, czyli jednym ze strażników północy, oraz nad Celebrimborem, upiorem będącym astralną postacią elfa, który przed wiekami wiekł pierścień władzy. Protagoniści postanawiają stworzyć jeszcze jeden pierścień, który w założeniach ma im zapewnić potęgę wystarczającą nie tylko na zebranie potężnej armii, lecz przede wszystkim na unicestwienie Saurona. W omawianym tytule gracze trafiają do rozległego, otwartego świata. Jednym z najważniejszych elementów rozgrywki jest oczywiście eksploracja. Oddano w nasze ręce krainę obejmują Osgiliad, Cirith, Ungol, Gorygoroth, fortece nad jeziorem Nurnen, a także Seregost. Terenetę możemy przemierzać na kilka sposobów, na piechotę, jak i na grzbiecie różnych wierzchowców. Starcia w grze są szybkie i efektowne, a system walki ponownie oparto na efektywnych kombinacjach ataków oraz na wyprowadzaniu kontr. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tym razem bierzemy udział w bitwach na znacznie większą skalę. U naszego boku stoją bowiem całe armie składające się z orków i bestii bojowych o zróżnicowanych umiejętnościach. Oprócz smoków, w potyczkach wspomagają nas choćby wspomniane wcześniej karagory, trolle i graugi. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby eliminować oponentów też z ukrycia. Gra oferuje znacznie bardziej rozbudowane elementy RPG względem pierwszej części. Okradając trucha pokonanych wrogów, możemy wejść w posiadanie nowego uzbrojenia i pancerzy, które zostały opisane za pośrednictwem rozmaitych współczynników. Co więcej, niektóre elementy z ekwipunku posiadają unikalne cechy dodatkowe, których odblokowanie wymaga niekiedy wykonania mniej lub bardziej skomplikowanego zadania. Ponadto wyposażenie możemy ulepszać dzięki specjalnym klejnotom, a nowy pierścień władzy udoskonalamy przy pomocy run. Uwzględnieniem tego wszystkiego jest zestaw umiejętności aktywnych i pasywnych, do których dostęp otrzymujemy w miarę czynionych postępów. Oprawa audio-wizualna stoi na bardzo wysokim poziomie. Pełne detali są zarówno modele postaci i przeciwników, jak i elementy otoczenia, a dopełnieniem całości jest bogaty zestaw animacji oraz realistyczny system oświetlenia. Warto zwrócić uwagę na klimatyczną, specjalnie skomponowaną muzykę, jaka towarzyszy nam w trakcie przemierzania wulkanicznych pustkowi Czarnego Kraju. Premiera tytułu była 10 października roku 2017 na PS4, Xbox One i PC-ta. Dla tych, którzy słuchali do końca, mały konkurs. Napiszcie pod filmem, ile omawiana produkcja zajmuje na moim komputerze. Dla tych, którzy będą najbliżej, dla jednej osoby, która będzie najbliżej, wyślę losowy klucz do gry na Steamie. Nie przedłużam, rozpoczynamy materiał. Co my tu mamy? Aha, to są dodatki. Zapomniałem dodać jeszcze, że mamy wersję Definitive Edition, czyli jest to wersja, która zawiera dwa dodatki, między innymi. Rozpoczniemy od Cieniu Wojny. Gra jako Talion, który ma za zadanie pokonać Saurona i odbić Mordor. Te ostrze Galadrieli i pustkowie Mordoru sobie zostawiam na później. Standardowy poziom trudności, twoi przeciwnicy nie będą ulegać tak łatwo i jest bardziej prawdopodobne, że doświadczysz wszystkiego, co system Nemesis ma do zaoferowania. Wiecie, co mi nie podoba się w tym systemie Nemesis? Jak grałem, pamiętam, w pierwszą odsłonę, to było coś takiego, że jak pokonaliśmy jakiegoś tam przeciwnika wyższego szczeblu, że tak powiem, to ci przeciwnicy się nam odradzali po pewnym czasie i de facto nie można było wytłuc wszystkich orków.
Dobra, bierzemy poziom zwykły, normalny. A dla podpowiedzi gra ma tutaj wczytane, zainstalowane ultra tekstury. To chyba też są dostępne za darmo na Steamie. I dodam jeszcze, że gra chyba jest to największa gra, która jaką przyszło mi się spotkać. Że największa pod względem ilości miejsca zajmowanego na dysku w ten sposób. Dotychczasowa opowieść. Nie wiem, czy to będzie jakaś informacja dotycząca poprzedniej, pierwszej części gry. I had a family once. A wife. Tak, to było chyba. To było w pierwszej części. I buried them along with everyone I even knew. What has happened to me? Am I dead? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. You're bound together, Talion. My life and yours. Who are you, Wraith? I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power. Celebrimbor, the greatest smith of the Second Age. Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your kin. Perhaps that pain was what connects us. I should have died with my family. I thought you wanted revenge. There is only one way to close the circle. To defeat Sauron. The time has come for a new ring. Super, super. The world of men is ending. I have seen it. I have felt it. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, craft the one thing that could challenge the Dark Lord. A ring. Who seek it, and even the strongest bonds can be broken. The future I have seen cannot come to pass. Celebrimbor! Death calls to you again, Ranger. How do you answer? Italian. This is beautiful. Where did you find it? Oh, I still have a few friends left in Gondor. What's wrong, my love? The past is the past. Nothing can be changed. We must leave this place. We can go. No. What's your name? Oh, what it is. The Wraith calls to you. I call to you. Wraith! Where are you? No, trzeba przyznać, że te przerywniki filmowe naprawdę są wysokiej jakości.
Celebrimbor. Jest jeszcze jedno. Znajdźcie Celebrimbora. Celebrimbora, przepraszam. Dobra, mamy tutaj mapkę w lewym górnym rogu. These orcs are preparing for war. I'm going to kill him. That's what I'm going to do. I'm going to kill him. You've come far. Generalnie jeszcze miałem jedną rzecz właśnie powiedzieć. Gra ma multum tutaj klawiszy do ustawiania. Ich to było chyba kilkanaście, naprawdę. To jakaś kuźwa masakra. A powiem wam, że bardzo fajnie nam się zaczyna ta produkcja. Czekajcie, bo tędy chyba. Może trochę mieszkam za szybko chodzi, ale to już sobie zmienimy później. Czekajcie, czy ja mogę tego gościa ściągnąć tutaj? Na dole nie słyszą, nie widzą nic. Ale tu się chyba nie da. Da się, dobra, da się jeszcze przejść. Ściągnijmy jeszcze tego jednego typka. O, chyba mi ktoś pomógł. Dobrze, gra trochę podpowiada, jaki klawisz używać. Bo tak mówię, ten klawisz jest multum, kurde. Aha, to dobra. Gramy na ultra detalach. I mamy dodatkowo jeszcze grane ze Steama detale, tekstury. Czekajcie, czy tutaj... Ja tam chyba nie muszę iść. Nie muszę też chyba wszystkich załatwiać. Tak poza tym. Chyba, że tutaj coś jest, co możemy zebrać. Ale chyba nie. Tak się zastanawiam, czy my tu możemy zeskoczyć. Chociaż może lepiej będzie, jak tutaj przejdziemy. Cyk, cyk, cyk. Chyba mnie zobaczyli. Czas trochę powalczyć. Walczymy tak w Batmanie. Nabiłem, a żadnego achievementu nie otrzymałem za to, więc chyba nic szczególnego nie zrobiłem. Jestem ciekawy, czy możemy ciała przeszukiwać. Chyba tych zwykłych przeciwników nie bardzo. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Nie będziemy się wracać.
Właśnie te pająki też możemy niszczyć, ciekawe. No co to kuźwa jest? I called you here for a reason. I called you here. You will return him to me. Now. You are brave. For a man. But it is not your sword that will save him. How much are you willing to sacrifice? To suffer. To suffer. I have given up everything. Not everything. Not yet. Give me the ring for the wraith. And find myself beside him in your web. I am Shelob, and I deal only in truth. I wouldn't give it up either. Wait. Time now! O cholera, co to, jakaś klątwa? I'm impressed, stranger. He must mean something to you. Dlaczego on krwawi? To fight is not here. The ring is lost. So look to Minas Ethel and the Dark Lord's armies that surround it. Look to the Palantir. Sauron will not stop until all of Middle-earth is dominated. The Palantir must be protected. Ethel. I must know if Shelob's vision holds true. Ciekawie się
zapowiada ta produkcja naprawdę fabularnie. W każdym regionie znajduje się oddzielna armia. W dowolnym momencie możesz się przenieść do innego regionu, używając na mapie świata. Coś mnie kuje w gardło. No, trzeba przyznać, że te materiały są naprawdę wysokiej jakości. I tekstury, które mamy uruchomione też. Gra naprawdę wygląda kozacko. No i co, będziemy tutaj nagrywać kolejną serię. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Spider showed us the truth. Gondor's last fortress in Mordor cannot fall. The Palantir is our concern. We must seize it before it falls into Sauron's hands. With it, his armies will be unstoppable. The fate of the city matters not. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. We need to do something. Taking out the captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm and make him talk. Zdobądź informację od dowódcy orków. Przytrzymaj, kieruj się w stronę krawędzi, aby zaskoczyć. Dobra. Aha, okej. To kapitanowie Saurona dowodzą oblężenie, przesłuchanie kapusiów. Możesz zdobyć cenne informacje, naciśnij spację, albo uzyskać informacje na temat kapitana. Tuhorn, mistrz walki. Co to kuźwa ma być? Mocne strony oszumione przez... Też nie ma tu informacji. Spacja, oznacz cel. Zobacz. Odnajdź ślady dowódcy orków. Dobra. Nie, że mnie zobaczył. Dobra, jednego mniej. Generalnie proszę o wyrozumiałość. Co prawda grałem w poprzednią odsłonę, ale to było bardzo dawno temu. Muszę się tutaj zapoznać z mechaniką rozgrywki. Jak widzicie, mamy pierwszy poziom, ale jakoś trupa nie mogę przeszukiwać chyba. Men were stupid to think they could keep us out with walls. Any survivors we find, we should hang them from the ramparts. Wiecie co, ja sobie tak tutaj idę tą krawędzią. To tam są przeciwnicy, ale może tam coś znajdziemy. Someone sneaking about.
Dobra, zauważył trupa, żeby nie wszczął alarmu. Załatwimy typka. Fajnie by było, gdybyśmy mogli coś sobie tam pozbierać. Mapki, nie? Zapewne nie każdego orka się da tak załatwić. O, kompendium mamy tutaj, drzwi Ithildionu, nici przeznaczenia, gondorskie artefakty, główne postacie, wolne ludy, kultura orków, Uruk Hai, trepy orków, bestia, szczur. Fajnie, możemy sobie to poczytać, zapoznać się z tym. Everybody laughed. It was worth it to humiliate. It's the Gravewalker. I thought he was dead. He is. Talion the bow. Przytrzymaj, by wycelować z łuku. Przytrzymaj, aby naładować strzała, która zada ogromne obrażenia. Coś pięknego. No myślę, że strzały muszę. The Palantir is a powerful artifact. If we were to possess it, we could turn the tide. Dobra, jeszcze tutaj tylko jedna rzecz, szybciutko sobie zmienię. Opcje, tutaj mamy dźwięk, sobie to podgłośniłem, bo to chyba troszeczkę za cicho chodzi. Dobra, mamy tutaj strzałę do zebrania, to trzeba to wziąć. Opuszczasz obszar misji. Aha, czekajcie, bo goś tutaj coś tam miał, tak? Wiecie, właśnie nie przeszukałem. Co to kuźwa jest? Okej. Czy to możemy chyba tutaj... No właśnie, pierdyknąć. Fajne, fajne.
is close. The Wraith world will reveal his presence. Two Horn. Mistrz walki. Przytrzymaj, przyciągnij, obróć. O, brzydki jesteś, koleś. Ale na chucharko widać nie trafiło. No, idziemy gościa sprzątać. Strasznie dużo strzał jest tutaj. Rozsiane po mapie. Trochę to asasyna przypomina, trochę to Batmana przypomina. Czekajcie, byłoby dobrze, gdybym na niego zeskoczył, nie? Nie wiem, czy ja tam doskoczę w ogóle. Dobra. Form up. It's your job to secure the Seeing Stone. No doubt they've hidden it, but we will tear open every room, every vault, and every Gondorian to find it. Make me proud, lads. Wiecie co? Ja tu chyba będę musiał na tych linach zejść. Skubanie za Your brother's here dead and butchered, and there's nothing you can do about it. Dobra, zbierz przedmioty. Przedmioty. Zwyciężenie kapitanów pozwala Celebrimbrowi na wykuwanie potężnych przedmiotów. Przedmiotami zarządzać można z poziomu menu ekwipunku. Dobra, zobaczmy to, bo nie wiem, co tu chodzi. Wyposaż się w ekwipunek, aby zwiększyć swoją moc i możliwość. Pokonanie silniejszych kapitanów pozwoli ci zdobyć ekwipunek wyższej jakości. Dobra, co my tu mamy? Miecz 32. Zastąp przez... Dobra. Tu mamy poziom drugi, miecz, tu mamy poziom pierwszy, to jest sztylet, łuk, atak dystansu 150, zbroja, maksymalne życie 298 i tu mamy objęcia Loret, pozdrowienia do żony Taliona, Loret z okazji pierwszej rocznicy ich ślubu. Why are you out here alone? My raiding party was trapped in the lower city overnight. How many of you were there? Not enough. Well, Enos Ethel still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. We need to get up there as fast as we can. I'll be right behind you. Wait. What is your name? Idril. Talion.
Don't fall behind, Talion. We've lost enough men today. Sergeant Tarandor's going to need our help. Let's move. No to wio. Poczekajcie, kuźwa, nie tu. Zej, chciałem tylko strzały zebrać. Ale może sobie zostawimy. Puścimy do tego. Też to mogłem zrobić, ale chyba nie oczyściłem okolicy. Sorry. Możemy temu? A, chyba też nie żyje. Możemy sobie życie uzupełniać, wysysając krew, czy jak? Archers provide support. Mm-hmm.
Mocny atak przytrzymaj, aż pojawi się Glewia, a następnie puść przycisk, by wykonać szeroki, silny atak. No, ale trochę kiepsko z naszym życiem się zrobiło, zostałem. Dobra, trochę zdrowia odzyskałem. We've lost the middle city. We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Then our fate will be decided here. Our inner wall is our strongest, and we have double their archer. We cannot match the orcs for their numbers or ferocity. Now our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Secure the relics. My place is here. Make sure they are taken to Henethanon. Is that an order? You must understand. We must protect what is most precious at all costs. Yes. That is an order. Then I'll see it done. But I'll be back on the wall before their next assault. A ranger from the Black Gates. I heard you were all dead. You heard the truth. If you've come to fight for Minas Ithil, ranger, hear the positions, General. Report to Captain Baron. Not come to join your army, General. But for the Palantir and its safekeeping. Protect the city and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. You wish to spread terror in their ranks? Yes. It's about time they tasted fear. The men are assembled, General. Dobra, misja wykonana. Trochę doświadczenia zdobywamy. Punkt umiejętności. Masz wystarczającą liczbę punktów doświadczenia, aby zdobyć punkt umiejętności. Za punkt umiejętności można odblokować nowe umiejętności lub ulepszać już posiadane. Naciśnij B, aby wyświetlić menu postaci. Dobra, co my tu mamy? Cholera. Moment, zacznijmy od walki. Mamy drapieżnik, elfia zwinność, naciśnij prawy kontrol, by przeskakując, naciśnij prawy kontrol, przeskakując przeszkodę lub lądując lub wspinając się, aby uzyskać przyspieszenie. Fajne. Walka. A, nie mogę tego zmienić. Ulepszenie, zablokowane, lekko nogi, zablokowane, widmowy zryw. Spacja, przytrzymaj, kup teraz. Dobra, nie mogą chyba innej umiejętności wybrać. We need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. We cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look, the towers bear his mark. Those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. He mocks me. They give him sight. Not without the Palantir. Oblężenie miasta Minas Ithil. Zdobądź Palantir. Ukończ zadania, aby nie dopuścić, by Palantir wpadł w ręce Saurona. Naciśnij M, aby wyświetlić mapę regionu. Dobra, co my tu mamy? Zadania główne oznaczone są na mapie ikoną wykrzyknika, tak? Jak dobrze tu widzę. Mordor roi się też od kapitanów, których możesz szukać, by zdobyć punkty doświadczenia i przedmioty.
Kapitanów możesz znaleźć dzięki ikonie czaszki lub też wykonując misje rywalizacyjne podświetle zadania główne, następnie naciśnij spację, aby ustawić je jako nowy cel. Aktualizacja trybu fotograficznego. Wprowadziliśmy kilka zmian i ulepszeń do trybu fotograficznego, dzięki czemu możesz w nowy sposób zachować i wzbogacić swoje ulubione momenty z Cienia Wojny. Dobra, to było na zero, to niech tak zostanie. Dismantle his hold on Minas Evil. We will shift the tide of war. Przytrzymaj home, żeby przesłuchać. Dobra, wiecie co? Będziemy chyba po prostu kończyć ten materiał. To jest mapka. Aha. Tak to wygląda. Jesteśmy tutaj. Oczy Saurona. Naczelnik generał Castamir. I będziemy się później przesuwać w stronę tutaj zachodnią, tak to przynajmniej wygląda. Okej. Okay. Strasznie się to wolno przesuwa. No i tu mamy mapę miasta. Podzielone chyba są na jakieś dzielnice. Coś wygląda trochę podobne to do Asasyna. Także na razie nie będziemy tutaj nic zaznaczać. W tym momencie kończymy ten odcinek. Także następny materiał będziemy tutaj dalej przestać ten teren i wykonywać zadania. Także to tyle. Ja się z Wami żegnam, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się Wam podoba. Mam nadzieję, że będziecie ze mną tutaj oglądać dalej naszego Taliona. Zobaczymy, jak się tutaj ta historia rozwinie. Dzięki za grę. Zostawcie łapkę w górę, suba. Cześć.